Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie z cyklu Pomagaj. Dzisiaj opowiemy Państwu o kolejnej organizacji pożytku publicznego, którą możecie Państwo wesprzeć, chociażby przekazując 1,5% właśnie na fundację, o której dzisiaj będzie mowa. Jest to Fundacja Kolorowy Świat. Rodzice zawsze cieszą się z urodzin swoich pociech, ale niestety nie zawsze mogą im dać ten kolorowy świat, jak głosi nazwa fundacji. Ta fundacja daje nadzieję i przywraca wiarę w to, że dziecko, które urodziło się zbyt wcześnie lub jest niepełnosprawne, ma możliwość wyzdrowienia. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy program. Chciałam zapytać o taki trudny moment, moment pandemii. My zresztą wtedy też nagrywaliśmy online, nie mogliśmy się spotkać. No i wyobrażam sobie, że taka praca w fundacji, gdzie jest rehabilitacja, przedszkole, szkoła, no to też musiało być wyzwanie. Tak, zresztą my staraliśmy się, widząc tak naprawdę jak regres, tak, naszych podopiecznych, staraliśmy się jak najkrócej być zamknięci. No tak, bo to co Pan powiedział, w momencie kiedy przestaje się rehabilitować, to tak naprawdę... Cofamy. To wszystko, wszystkie te elementy, które zostały wypracowane, cała ta praca naszych dzieciaków i naszych terapeutów, którą w to włożyli, no tak naprawdę albo zostaje zastopowana, albo wręcz widzimy tak naprawdę regres, tak? Także staraliśmy się w tym takim okresie pandemicznym, wiadomo, kiedy wszystko nagle musiało zostać zamknięte, no my też się zamknęliśmy, ale bardzo szybko staraliśmy się przy wprowadzeniu jakichś restrykcyjnych różnych obostrzeń, zasad, postępowania, wznowić tę rehabilitację, no bo nie da się rehabilitować online tak naprawdę na odległość, bo to jest niemożliwe, tak? O ile jeszcze powiedzmy, że uczyć można spróbować, tak? To w przypadku rehabilitacji jest to niemożliwe. Chciałam zapytać o okres, który mamy teraz, a jest to okres, kiedy powoli rozliczamy się z Urzędem Skarbowym, czyli jak możemy pomóc Fundacji Kolorowy Świat. Jak najbardziej. My od kilku lat, odkąd działa nasza otulinka, z racji tego, że wszystkie tak naprawdę nasze formy pomocy, którą zapewniamy naszym podopiecznym, my nie pobieramy za to żadnych opłat, tak? Także nasza osoby korzystają z naszej pomocy bezpłatnie. No my potrzebujemy znowu finansowania, tak naprawdę z różnych źródeł staramy się pozyskiwać środki, żebyśmy mogli działać, przyjmować kolejne dzieci, których no niestety jest dużo, tak? Bo wcześniaków też z roku na rok przybywa, to cudownie się niestety nie da zastopować tego postępu tak naprawdę, tak? Mimo, że sam sprzęt, który też widzieliśmy, on jest tak, to wszystko kosztuje, tak? Niebagatelna kwota. Także w takim okresie, jak teraz Pani mówi, kiedy rozliczamy w tym momencie już nie 1%, tylko 1,5%, no prosimy wszystkich, którzy gdzieś tam ciepło pomyślą o naszych działaniach, żeby przeznaczyć swoje 1,5% w tym roku na otulinkę, na ratowanie wcześniaków. Dzięki temu będziemy mogli po prostu pomóc kolejnym dzieciakom. Czy jeszcze jakieś inne formy wsparcia? Czy możemy na przykład przeznaczyć darowiznę?
Oczywiście, to można przeznaczyć przez cały rok, nie tylko teraz, także można przeznaczyć 1%, które tak naprawdę nic nas nie kosztuje, tak? Bo każdy, kto rozlicza swój PIT, ten 1,5% w tym momencie, gdzieś musi jakiejś fundacji przeznaczyć, tak? Czy organizacji pożytku publicznego. Natomiast darowiznę może nam przeznaczyć, przekazać każdy, tak? Czy to osoba indywidualna, czy firmy. Także no, jesteśmy otwarci i bardzo, bardzo dziękujemy za każdy grosz, za każde pieniądze, no bo to się przekłada na bezpośrednią pomoc dla najbardziej potrzebujących. A bywa tak, że firmy wspierają fundacje, sponsorzy, którzy no, sami wychodzą z pomocną dłonią. Tak, bywa tak, że firmy, czy to same się czasami do nas zgłaszają, że mają jakieś wewnętrzne na przykład akcje, tak? Coraz więcej firm wprowadza u siebie, jest, te programy społecznie, są społecznie zaangażowane, tak? Czyli te wszystkie programy gdzieś tam zaczynają działać i firmy widzą, tak? Jeżeli gdzieś tam dojrzą nasze działania, tak? No to same czasami się do nas zgłaszają i chcą przekazać jakąś darowiznę, a czasami po prostu my uśmiechamy. My się dzwonimy, piszemy, kontaktujemy się, prosząc o wsparcie, czy to naszej jakiejś konkretnej akcji, czy to kampanii, które też realizujemy, różne kampanie społeczne, czy to bezpośrednio na działanie, tak, fundacji. No, skoro Pan już wspomniał o akcjach, kampaniach, to powiedzmy kilka słów na ten temat. Tak, no naszą coroczną taką kampanią, którą już realizujemy od kilku lat, jest kampania 17 milionów. Zawsze w październiku co roku realizujemy tę kampanię. Ona jest dedykowana osobom cierpiącym na mózgowe porażenie dziecięce z racji tego, że nasza fundacja od samego początku swojego istnienia, swojego działania właśnie stara się pomagać głównie dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym. Zauważyliśmy, że tak naprawdę w Polsce mało osób wie, co to jest mózgowe porażenie dziecięce, kiedy się pojawia, jakie są problemy też osób, całych rodzin, które mają osobę cierpiącą na mózgowe porażenie dziecięce. Także naszą kampanią, z racji tego, że 6 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego, my od kilku lat w Polsce staramy się edukować pierwsze polskie społeczeństwo, mówić o tym, mówić o mózgowym porażeniu dziecięcym, uświadamiać osoby i uwrażliwiać także społeczeństwo na codzienne potrzeby i problemy tak naprawdę osób, które cierpią na mózgowe porażenie dziecięce. Także każdego roku różnymi działaniami staramy się zwrócić uwagę, zachęcić do pomagania, a także zwrócić się do osób, które posiadają na przykład w swoim otoczeniu, w swojej rodzinie osobę, która cierpi na mózgowe porażenie dziecięce, ale nie wie, gdzie się zwrócić o pomoc, tak? Także pokazujemy także, gdzie może się zgłosić i jak my możemy pomóc. Oprócz tego, co także od kilku lat, w tym roku będzie 10. edycja już naszego charytatywnego biegu. Zawsze w czerwcu organizujemy taki charytatywny bieg Daj Piąteka na Dzieciaka. Także wszystkie osoby, które na co dzień biegają, bądź biegają nie na co dzień, ale by chciały pobiec, zapraszamy do udziału, także będzie 10. edycja, 5 km to jest bieg główny, także można spokojnie pokonać ten dystans. A oprócz tego biegu głównego organizujemy także biegi towarzyszące dla dzieci. To są biegi na dystansie 500 metrów. To jest bieg Mały Cwaniak dla dzieci i dla osób niepełnosprawnych, które poruszają się na przykład na wózku. To jest bieg także na dystansie 500 metrów, bieg wózki w biegu. Także to jest nasza kolejna taka stała nasza pozycja, tak, stała nasza jakaś kampania, akcja, którą staramy się zwrócić uwagę. Oprócz tego, że są te biegi, to tak naprawdę u nas przez cały dzień wtedy działa miasteczko biegowe, jest organizowany piknik rodzinny, także tutaj przychodzą. Można się też zapoznać z fundacją, tak po prostu, podpytać. Tak jak najbardziej, właśnie po to organizujemy, żeby też zintegrować, tak, osoby niepełnosprawne z osobami w pełni sprawnymi, żeby oprócz tego, żeby to było wydarzenie sportowe, to żeby też to była forma właśnie integracji, pokazania, tak,
tak naprawdę osobom w pełni sprawnym, dlaczego biegają, tak? Po co biegają u nas i jak mogą swoim właśnie zaangażowaniem pomagać naszym dzieciakom. A oprócz tego także organizujemy co roku międzynarodowe konferencje naukowe. To są już konferencje bardziej przeznaczone dla specjalistów, którzy zajmują na co dzień się właśnie wczesną interwencją czy wspomaganiem rozwoju dziecka. Zapraszamy tutaj tak naprawdę z całego świata, przyjeżdżają do nas najlepsi specjaliści w różnych dziedzinach. Są to i psychologowie, i neurologopedzi, i terapeuci zajęciowi, i fizjoterapeuci, którzy pracują różnymi metodami, tak, nad usprawnianiem rozwoju dziecka. Także przyjeżdżają i z całego świata, i także z Polski, tak. I w tych konferencjach biorą udział głównie właśnie specjaliści, tak, którzy na co dzień zajmują się dziećmi i którzy chcą poszerzać swoje tak naprawdę doświadczenie. Czyli bardzo dużo w fundacji się dzieje. Ja myślę, że ci, którzy nas teraz oglądają, nie byli w stanie przyswoić tych wszystkich informacji. Można na pewno wejść na stronę, można sobie poczytać, dowiedzieć się więcej, skontaktować dla tych, którzy są zainteresowani. Bardzo dziękuję za rozmowę. No a oczywiście naszych telewidzów zachęcamy do tego, żeby właśnie 1,5% przeznaczyć na Fundację Kolorowy Świat. W pierwszym piętrze naszej fundacji znajdują się same sale terapeutyczne. Byliśmy już w sali doświadczenia świata, w sali integracji sensorycznej. Oprócz tego w poszczególnych salach pracują nasi specjaliści, czy to neurologopedzi, psychologowie, logopedzi, czy terapeuci, którzy chociażby zajmują się naszymi najmniejszymi podopiecznymi, czyli wcześniakami. I tutaj jesteśmy właśnie w jednej z takich małych sal, do której przychodzą nasi otulinkowi bohaterzy. I tutaj nasi terapeuci, nasi rehabilitanci prowadzą taką terapię z najmniejszymi podopiecznymi naszej fundacji. Tutaj mamy całe kompleksowe rozwiązanie wirtualnej rzeczywistości tak naprawdę. Mamy zwykłe gogle VR, które mogą być wykorzystane podczas normalnych gier. Mamy specjalne kontrolery, których nasze dzieciaki używają podczas właśnie czy to gier, czy ćwiczeń terapeutycznych. I mamy podłączoną do tego wraz z całym systemem komputerowym i czujnikami specjalną platformę. Ta platforma, tutaj dziecko wchodzi, tak? Ono jest dostosowywane do wzrostu każdego dziecka i terapeuta nasz na ekranie wybiera dostosowaną do problemy, jakim chce się zająć, terapii, którą chce poprowadzić, włącza albo specjalne gry dostosowane do tej terapii, bądź to rozwiązanie ma też taką funkcję diagnostyczną. Na początku terapeuta prowadząc terapię widzi postępy dziecka, tak? I tutaj włączając, nie wiem, jakąś grę, powiedzmy, dajmy na to, teraz mamy ferie, także wszyscy jeżdżą w góry, my tutaj naszym dzieciakom na przykład możemy, także tym, które poruszają się na wózkach, możemy zafundować jazdę na stoku. Dzieci wchodzą tutaj sobie i ta platforma zaczyna się ruszać. My sobie tutaj na ekranie na przykład możemy dowolnie ustawiać prędkość, z jakąś dziecko zjeżdża i musi trafić pomiędzy tyczkami, tak? Czyli mamy taki slalom gigant, powiedzmy, dla naszych podopiecznych. Możemy dostosowywać także
różnego rodzaju wyskoki, tak, bądź jakieś tam górki, wiadomo, że na stoku zjeżdżając też są nierówności, także my możemy tutaj to dowolnie ustalać i dziecko balansując tak naprawdę ciałem musi przenosić równowagę z jednej strony na drugą, gra, jednocześnie jest to dla niego no, niesamowita zabawa, niektóre dzieci w życiu nie będą niestety mogły tak naprawdę spróbować jazdy na nartach, czy dzieci, które poruszają się na wózku, no takiej możliwości nie mają, a tutaj zakładając gogle i będąc stojąc czy siedząc w wózku na naszej platformie, doświadczają takich wrażeń. Także to jest wirtualna rzeczywistość nam służy terapeutycznie, tak? Pomaga nam w terapii. Dzieci przez to są bardziej zaangażowane, bo wiadomo, dzieci u nas tak naprawdę przez wiele lat, te dzieci, które są podopiecznymi naszej fundacji, są w przedszkolu, w szkole i są także codziennie mają godziny terapeutyczne, one tak naprawdę ciężko pracują, bo przed nimi są tysiące godzin ciężkiej terapii i czasami ciężko jest tak naprawdę zmusić się kolejnego dnia do wykonywania monotonnych, ciężkich ćwiczeń. Natomiast tutaj zakładając gogle, dostając kontrolery, włączając jakąś nową grę, terapeuta w jakiś sposób motywuje i dziecko dobrze się bawi i jednocześnie wykonuje pewne rzeczy. My tutaj obserwowaliśmy już podczas terapii, jak nasze dzieci wykonywały pewne ćwiczenia właśnie kiedy się oderwało od tej normalnej rzeczywistości, będąc w wirtualnej rzeczywistości, potrafiły wykonać ćwiczenia takie, których podczas terapii no, ciężko było naszym terapeutom wypracować, tak? Jakieś pozycje, a tutaj same nagle zaczęły prostować się, tak? czy wykonywać pewne ruchy rękami bądź nogami, które podczas normalnej terapii no, ciężko było uzyskać. Także to jest nasze najnowsze rozwiązanie terapeutyczne, czy wspomagające terapię, bo może nie do końca jest to rozwiązanie terapeutyczne, ale pomagające w terapii dzieci z tak naprawdę z różnymi problemami rozwojowymi. Bo zarówno świetnie tutaj z tego mogą korzystać i korzystają, jak obserwujemy u nas w fundacji dzieci, na przykład z zespołem Downa, autyści, którzy mogą się odnajdywać w nowych dla nich warunkach, w nowych okolicznościach, tak? I tutaj autyści świetnie się odnajdują w różnego rodzaju grach, gdzie muszą skoncentrować swoją uwagę, tak? Bo tutaj podczas terapii właśnie tutaj terapii wirtualnej, tak? Ćwiczymy koncentrację dzieci, stymulujemy właściwą koordynację wzrokowo-ruchową. Oprócz tego, tak jak mówiłem, koordynację samą ruchową, tak? Bo dzieci balansując tutaj na tej platformie ciałem, wymuszamy też prawidłową jakąś pozycję do dalszych ćwiczeń późniejszych. Także tak naprawdę widzimy, jak to nowe urządzenie, które mamy tak naprawdę od kilku miesięcy w naszej fundacji, jak już wiele daje naszym podopiecznym. Tym razem znajdujemy się w sali integracji sensorycznej. Tutaj nasi podopieczni, dzieci, które są na stałe w przedszkolu bądź w szkole naszej, w kolorowej szkole czy w kolorowym przedszkolu, bądź też dzieci, które przychodzą do nas tylko i wyłącznie na godziny rehabilitacji. Tutaj w tej sali mogą tak naprawdę w różny sposób także nasi terapeuci prowadząc terapię oddziaływać na poszczególne zmysły, ćwiczyć, czy to podczas terapii na przykład ręki, czy innej terapii manualnej, poszczególne części ciała naszych dzieci, naszych podopiecznych.